No, siódme spotkanie z Ewangelią Jana. Do tej pory mogliśmy sobie i przeanalizować prolog, który nas ukierunkował jakoś teologicznie na, na czytanie tej Ewangelii, ale też pokazał ważny wątek dotyczący świadectwa, zaznaczając to przez motyw związany właśnie ze służbą Jana. No i przez kilka spotkań, bo aż przez trzy zastanawialiśmy się nad różnymi aspektami tego świadectwa. Istotą świadectwa jest jedno. Doprowadzić do człowieka do punktu, w którym podejmuje jakąś decyzję. Oczywiście Ewangelia zachęca do tego, żeby podjąć decyzję wiary, uczynić ten krok wiary, ponieważ ta wiara zgodnie z myślą wyrażoną i w prologu, i w zakończeniu tej Ewangelii skutkuje zwyczajnie życiem, zbawieniem, nowym narodzeniem. I to, jest, I to jest ten dar, który przychodzi wraz z Jezusem jako Mesjaszem i to jest wyrażone w Ewangelii i w obrazach, i w dialogach, i w znakach, i w cudach, które się dokonują. Więc mamy taki bardzo kompleksowy, szeroki obraz tego wszystkiego. To zbawienie przychodzi przez wiarę i jest ta myśl wyrażona praktycznie już w XX rozdziale Ewangeliana, że błogosławieni są ci, którzy mm. nie widzieli, a uwierzyli. No my dzisiaj sobie spojrzymy na tych, którzy widzieli i uwierzyli, i pomyślimy troszeczkę właśnie nad tym fenomenem wiary, doświadczeniem wiary i też na bardzo konkretnych przykładach będziemy mogli zobaczyć, jak ta wiara faktycznie przejawia się w praktyce. Od czego byśmy mogli zacząć to nasze studium, bo no widzimy, że wątków jest bardzo dużo, ale y, chyba sensownym kierunkiem będzie to, żeby rozpocząć od Ojca Wiary. A według tego, jak przedstawia to Pismo Święte, zwłaszcza perspektywa nowotestamentowa, to takim ojcem właśnie będzie Abraham. Więc może w pierwszej kolejności spójrzmy sobie do tekstu z rozdziału ósmego Ewangelii według Świętego Jana. I potem w perspektywie też takiego namysłu nad postacią Abrahama, będziemy mogli się zastanowić nad pewnymi fenomenami Ewangelii Jana. Bardzo proszę. Ósmy rozdział. Przeczytałbym fragment, tak? Pierwsza, 52. Rzekli mu Żydzi, teraz wiemy, że masz demona. Abraham umarł i prorocy, a ty mówisz? Jeśli kto zachowa słowo moje, śmierć nie zazna na wieki? Czyś ty większy od ojca naszego Abrahama, który umarł? Także prorocy umarli. Za kogo się uważasz? Odrzekł Jezus: Jeżeli ja siebie chwalę, chwała moja niczym jest. Mnie uwielbia ojciec mój, o którym mówicie, że jest Bogiem waszym. I nie poznaliście go. Ale ja go znam. I gdybym powiedział, że go nie znam, byłbym podobnym do was kłamcą, ale ja go znam i słowo Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój, i oglądał, i radował się. Wtedy Żydzi rzekli do niego: pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Odpowiedział im Jezus, zaprawdę zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, ja jest. Wtedy porwali kamienie, aby rzucić na Niego, lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni. No, sytuacja kryzysowa, sytuacja y, trudna, tak? Tak naprawdę oskarżenia o bluźnierstwo i y, y, jakieś y, wątki dotyczące właśnie tożsamości Jezusa, które tutaj się ukazują w tym, w tym sformułowaniu ja jestem, są dość y, takie wyraźne w kontekście właśnie y, Jego osoby i tego, jak jest przedstawione w Ewangelii Natomiast wątkiem, który nas interesuje, jest przede wszystkim ten aspekt wiary, która jest tutaj podkreślona w, w postaci Abrahama, w tym oglądaniu tak, i w tym cieszeniu się. Co Jezus ma na myśli, kiedy odwołuje się do, do tego konkretnego aspektu doświadczenia Abrahama? Gdybyście mogli tutaj troszeczkę rozświetlić, że tak powiem, nam ten, ten obrazek i, i pokazać. Dlaczego Abraham się cieszył, albo hmm. co było takim, hmm. takim aspektem, który, na który zwraca tutaj Jezus uwagę? Ja myślę, że jak patrzymy na postać Abrahama, to widzimy, no, można zauważyć w tym jego doświadczeniu wiary, że, że ta wiara w jakiś sposób rozwija się i on coraz bardziej poznaje, z czym wiąże się życie z Bogiem. Coraz bardziej widać, że doświadczenia, które na niego przychodzą, no, są coraz, można powiedzieć, trudniejsze, aż w końcu ten taki moment kulminacji jest w momencie, gdy, gdy słyszy głos Boży, który, który mówi, żeby poszedł na górę Moria i złożył swojego syna w ofierze. Co jest, wydaje mi się, w dzisiejszych czasach, jak ktoś czyta taką historię, no może być nieco oburzające, że jak to Bóg coś takiego powiedział. Natomiast, no właśnie ta historia, ona. W pewien sposób Abrahamowi pokazała, z czym wiąże się bycie Bogiem. Z czym wiąże się właśnie to, co Jezus zrobił? Przyszedł na tę ziemię właśnie w tej historii, gdy Abraham no, miał niejako złożyć Izaaka w ofierze, czego, czego ostatecznie nie zrobił. I tutaj też może tego bardzo znaczy, że właściwie ta historia pokazuje, dlaczego nie składa się ofiar z ludzi, że, że no, jest to taka, takie opowiadanie, które to pokazuje. Ale tam pojawia się w tej historii baranek. Który jest złożony w ofierze, i Abraham w tym obrazie baranka niejako mógł zobaczyć, co stanie się kiedyś z Synem Bożym, co stanie się z Jezusem. Więc dla niego był to taki znak, który pokazał mu, kim jest Bóg, co on zrobi. To jest też przeżycie niezwykle głębokie, to, co Abraham czego Abraham doświadczył, bo co prawda ostatecznie ginie tam baranek, ale cała ta wędrówka na, na to miejsce, gdzie Izak ma zostać złożony w ofierze, trzydniowa wędrówka, to jest całe ogromne brzemię wielkich emocji, które przeżywa. Z mojej perspektywy przynajmniej 45 lat Abraham był wprowadzany w doświadczenie zrozumienia nie przez oglądanie ofiary Chrystusa, ale przez to doświadczenie. To jest, to jest 25 lat oczekiwań na tego syna, to jest jakiś czas jego dorastania. Oczywiście mm. moglibyśmy dyskutować, ile miał lat, kiedy był składany, ale nawet jeśli dalibyśmy mu mniej niż 20, to to, to to jest na pewno kilkadziesiąt lat, w których ten człowiek przez tą ogromną tęsknotę, a następnie jakąś relację, którą ma z tym synem, dziedzicem, który jest jego ogromnym pragnieniem. Jest doprowadzany do punktu, w którym to, to nie jest po prostu jakaś tam lekcja. Jak wiemy, te najważniejsze lekcje, albo takie najgłębiej zapamiętane, to są te, które niosą ze sobą jakiś, jakiś potężny ładunek emocjonalny, pozytywny, negatywny. Także to była taka lekcja naprawdę do żywego. I tylko jeszcze dodam jedną rzecz. Ja nie często spoglądałem tak globalnie na, na Ewangelię Jana. Nie miałem z różnych powodów aż tyle namysłu i kiedy. Tutaj podawałeś Adamie te myśli o księdze znaków. Woda zamieniona w wino, to jest krzyż. A następnie koniec Księgi znaków Zmartwychwstanie, czy wzbudzenie zmartwychwstanie Łazarza. Czyli Wkręzanie. co mamy. Mhm. Mamy tak, mamy, mamy śmierć, mamy zmartwychwstanie, tak? I to jest ciekawe, dlatego że e, może odniosę się tylko do tekstu z listu do Hebrajczyków, i, i już kończę tą swoją trochę przydługą wypowiedź. Ale co jest ciekawe w liście do Hebrajczyków? No właśnie, powiedziane jest tak, jedenasty rozdział, wiersz siedemnasty i dalej. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę. I dziewiętnasty sądził, że Bóg ma wskrzeszać nawet umarłych, to też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. A więc niejako złożył go w ofierze, bo był gotowy to zrobić. Hmm. I niejako od, został zbudowany z martwych. Tak? Czyli czy możemy powiedzieć, że, że Abraham widział wydarzenia z Golgoty? Może jakimś, nie wiem, proczej wizji, ale Biblia nic o tym w ogóle nie sprawozdaje. Mm. Natomiast tak jak ta, ta, ta księga znaków odsłania w kanie galilejskiej i w zmartwychwstaniu, czy w zmartwychwskrzeszeniu, tak? W skrzeszeniu, łazarza pewne elementy, dokładnie to samo przeżywa ten człowiek przez jakieś znaki, przez jakieś takie doświadczenia. Tak, no bo Abraham tak naprawdę też w pewnych obrazach i figurach pewne rzeczy dotyka. tak? To, nie, to nie jest przecież ten czas, to, to doświadczenie, które, które mają ludzie, którzy spotykają Jezusa i którzy uczestniczą faktycznie w tym wydarzeniu śmierci i zmartwychwstania. Natomiast co jest chyba taką dość, dość ważną prawdą, która wynika z doświadczenia Abrahama, to, to to, że Abraham, kiedy wchodzi na Morię, w ogóle całe to opowiadanie, czy tak zwana akeda, rozpoczyna się tak zwanym lech Lecha i takim wezwaniem do tego, mm -hmm. żeby wyjść dla samego siebie, bo to, ten zwrot hebrajski właśnie o tym mówi, że jest to doświadczenie, które ma, że tak powiem, Dokonać czegoś w nim, to jest hmm. coś dla niego samego, tak? Ale to też jest formuła, która nam otwiera całą historię o Abrahamie w 12 tak jest. rozdziale mhm. Księgi Rodzaju na samym początku tej historii. I my widzimy, że Abraham z 12 rozdziału to nie jest ten sam Abraham, który jest w końcowej części tej historii. Tak, wcześniej był Abraham. No właśnie, co, co się dzieje tutaj po drodze? Bo z jednej strony my widzimy, że Abraham uwierzył, więc, więc wyszedł, ale potem widzimy, że na tej jego drodze ta, ta codzienność wiary i tego doświadczenia układa się bardzo różnie, i punkt startowy jest zupełnie inny niż ten mhm. punkt y, końcowy. Mhm. Co może nam to powiedzieć o doświadczeniu wiary, o dynamice wiary? Mhm. Mhm. Też poniekąd rzu rzucając trochę światła na postacie, które pojawiają się w Ewangelii według świętego Jana od pierwszego rozdziału i które są, że tak powiem, towarzyszą nam przez całą Ewangelię, właśnie też w takim odniesieniu mhm. do naszego doświadczenia, do doświadczenia tego, jak my mhm. zaczynamy naszą drogę wiary z Jezusem Chrystusem i jak ona wygląda krok po kroku. No właśnie, właśnie. Myślę, że tutaj warto pamiętać, że my patrzymy na to z innej perspektywy, bo widzimy koniec na początku, to znaczy. Historie, które się wydarzyły, po prostu wiemy, jak to przebiega od samego początku do końca, więc nam czasem łatwo jest ocenić. Czasem takie, no, nie wiem, błędy można było powiedzieć w, tym, w tej wierze, ale. Mm, no, w, życiu, w życiu Abrahama, gdy on wyrażał tę wiarę, no, rozumiał obietnicę od, od Boga, że zostanie wielkim narodem, tak jak ją rozumiał. Mm. Y interpretował to interpretował na swoich to, warunkach. Tak, na swoich warunkach, dlatego pojawiają się tam y historie związane z tym, że no, na przykład próbuje... Y zrealizować te obietnice z pomocą hagar i, i tak dalej można było albo czy z pomocą lota mhm. tak że może w taki Jakiś sposób jest nadzieja na tak, to tak z tak potomkiem obiecanym. tak więc my patrzymy na to na jakieś błędy i z jednej strony można tak spojrzeć a z drugiej strony Abraham wierzył i dlatego właśnie to robił. I to może też coś pokazać, że my dzisiaj, gdy mamy jakieś obietnice od Boga, albo gdy po prostu staramy się, próbujemy jakoś wierzyć w to, co, to, w to, co On obiecał, w to, kim jest, też będziemy to interpretować na jakieś swoje sposoby, a On będzie pokazywał stopniowo z czasem, o co właściwie mu chodzi. Dla mnie postać Abrahama jest Niesamowita. Zdarzyło mi się wrócić do Abrahama kilka razy w jakiejś mojej osobistej wędrówce wiary. Ostatni raz to nawet razem z moją małżonką ewaluowaliśmy jego życie i naprawdę hmm. sporo bardzo takich ciekawych wniosków mieliśmy. Ale pierwsza taka bardzo ważna rzecz. W ósmym rozdziale, z którego przeczytaliśmy fragment, ten Abraham w dialogu między Żydami a Jezusem będzie się bardzo często przewijał. Oni będą go nazywać swoim ojcem. Jezus powie dobrze, więc czyńcie tak jak on. on wy chcecie mnie zabić. Abraham nie zmierzał mhm. w tę stronę, tak? Więc ciekawe jest to, że z perspektywy kompozycji księgi Rodzaju, oczywiście propozycje mogą być różne, mhm. ale to Abraham jest centralną postacią całej tej księgi. I jak jeden z komentatorów podał, w 12 rozdziale Abraham porzuca swoją przeszłość, a w 22 rozdziale Abraham porzuca swoją przyszłość. Mm. To, jest, to jest naprawdę niesamowita mm -hmm. postać, a jednocześnie postać, która bezwzględnie jest na drodze takiej wiary wzrastającej, bo jeżeli mi by ktoś powiedział: Słuchaj, chodź, Uczynię cię sławnym, uczynię cię wielkim. Abraham był bogaty, a jego żona była piękna. To jest w ogóle ciekawe. To, to byłaby taka współczesna historia z pierwszych stron gazet, trochę. No i jeszcze jedna rzecz. To jest człowiek, którego życiu jest pragnienie tak silne, że nawet chyba mógłbym nazwać je pożądaniem. On pożąda syna, dziedzica. I to tak bardzo, że jak Bóg w którymś momencie do niego przychodzi i mówi, nie bój się Abramie, jam tarczą twoją, to on mówi, Boże, co ty mi możesz dać, kiedy ja odchodzę bezdzietne, a, a dziedzicem domu mego będzie tam jakiś Eliezer z Damaszku. To jest człowiek, który jest tak bardzo nastawiony na to, czego pragnie, ale niesamowite jest to, że w tej drodze dojrzewania wiary, on, on w tym 22 rozdziale, on jest gotów na Boże polecenie, oczywiście w tej takiej dziwnej próbie, nie, niepowtarzalnej, tak to, to nie jest coś, co mamy naśladować, ale w tej dziwnej próbie on jest gotów, jako przyjaciel Boga, na słowo Boga przyjaciela, to, 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 to za czym tak gonił przez całe życie, co było dla niego tak ważne, no powiem tak po prostu, tak złożyć w ofierze. Nie? Mówię to, choć to jest dużo głębsze, bo tu chodzi o, o relacje. Także dla mnie to na pewno jest człowiek, który się rozwija, człowiek, który wzrasta, popełnia błędy. Z jednej strony bohater, ale z drugiej strony poniósł tyle porażek, że mnie to bardzo pociesza. Bardzo, naprawdę postać Abrama mnie bardzo pociesza, bo... Właśnie zwróćcie uwagę na, na jedną taką ważną rzecz, bo spoglądając sobie i na postać... Abrama, potem Abrahama, ale również na bohaterów Ewangelii. Tak? My tak. Widzimy, że wiara nie jest jakimś doświadczeniem statycznym, tylko wiara jest dynamiczna i niezależnie od tego, na jakim ona jest etapie, to jest y, traktowana jako wiara i mhm. jednocześnie za tą wiarą idzie bardzo konkretna obietnica. Tak? Bo kto mhm. wierzy, ten przechodzi ze śmierci do tak życia. Tak? Dlatego, y, nad tym sąd y, 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 nie będzie miał y, miejsca. I my widzimy na początku, właśnie drogi mhm. Abrahama, który jest jeszcze Abramem, że on ze względu na swoją wiarę w Słowo i w obietnicę wychodzi. I potem po raz kolejny, na przykład widzimy, że Abraham uwierzył Bogu i zostało mhm. mu to poczytane ku usprawiedliwieniu, a to jest rozdział 15. A z perspektywy tekstu, na przykład, który czytałem, z listy do Hebrajczyków, to są doświadczenia z końcówki jego życia, gdzie po raz kolejny jest pokazane, że Abraham uwierzył mhm. i no właśnie. I dzięki temu pewne rzeczy widział, pewne rzeczy doświadczył i ta droga, bym powiedział, że ta jego droga dla niego samego się w jakimś sensie dopełniała. Ale jak patrzę sobie na Ewangelię Jana i tak na przykład w rozdziale pierwszym widzę świadectwo Jana, mhm. które jest składane o Jezusie jako baranku i będziemy czytać w 33 wersie, oto baranek Boży. No i po tych słowach obaj uczniowie, którzy mhm. byli z Janem, którzy byli uczniami Jana, poszli za Jezusem, mhm. tak? Ale kiedy sięgniemy do rozdziału drugiego, gdzie jest opisany pierwszy znak w kanie, to będziemy widzieć na przykład w wersecie 11 mhm. tego fragmentu. W taki właśnie sposób w kanie Galilejskiej Jezus dał początek znakom, ukazał swą chwałę i sprawił, że uczniowie uwierzyli w Niego. Mhm. Więc tutaj mamy... Jakiś znak tego, że uwierzyli, a tutaj mamy znowu znak, że uwierzyli, a potem mamy kolejny fragment w rozdziale również drugim, 22 werset, i to są słowa odnoszące się do tego, co było związane z oczyszczeniem świątyni, czy wypędzeniem przekupniów ze świątyni. 22 werset, gdy więc został wzbudzony z martwych, a to jest odniesienie do kontekstu jego słów, jego zapowiedzi, że zbóżcie świątynię, a będzie odbudowana w trzy dni i mówił to o swoim ciele. I mamy tam odniesienie do kontekstu starostwa do tekstu bardzo konkretnego, który tutaj jest przywoływany. To 22 werset nam właśnie powie, że jego uczniowie przypomnieli sobie właśnie w momencie, kiedy wstał, to, że mówił i uwierzyli pismu, oraz słowo, które wypowiedział. Więc hmm. zobaczcie, tutaj można powiedzieć, że z perspektywy tego tekstu, nie tylko jesteśmy na początku historii Jezusa, tak. ale jednocześnie znajdujemy się na końcu jego historii w kontekście jego śmierci, zmartwychwstania, i widać, że uczniowie znowu uwierzyli. Uwierzyli temu, co mówił, uwierzyli pismu. Więc zobaczcie, jak wiara kontekście Ewangelii Jana mhm. jest również doświadczeniem dynamicznym, tak? Że ona może być jak ziarno gotczycy, może być tak. mała, już mówiąc oczywiście językiem przypowieści, które są w Ewangeliach synoptycznych, tak? Ale że może być mała, czasami być może niewidoczna, mhm. ale mhm. ona ze względu na swoją dynamikę jest ciągle rozwijającą się. Dlaczego jest dla nas istotne to, że ciągle na każdym z tych etapów widzimy i ona jest określona jako wiara? Z perspektywy takiego naszego doświadczenia, mhm. czego jest to może być istotne, ważne dla nas i na, dla, dla, nasze, dla naszego sposobu myślenia o sobie przed Bogiem mhm. i też odnośnie naszej duchowości, naszej wiary, być może naszego poczucia jakiejś pewności mhm. przed Bogiem. Jak sądzicie panowie? No, myślę, że nie musimy martwić się o to, że trzeba osiągnąć jakiś poziom, żeby w ogóle do Boga przyjść czy no, zostać przez Niego zaakceptowanym, tylko po prostu już na samym początku ja no, taki właściwie, jaki jestem, przychodzę do Boga i z taką wiarą, jaką mam. I to nie jest żaden problem, to jest tak, tak po prostu jest i to jest, mhm. to jest super, to jest no, wspaniałe. Bóg tej wiary udziela, tak więc dlaczego mielibyśmy no, powiedzieć, że coś jest nie w porządku z wiarą, której udzielił Bóg? Mhm. Czy ona jest Mała, czy ona jest większa? To nie jest coś, co pochodzi od samego człowieka, tylko to jest coś, co wzbudza Bóg. Właśnie prolog mówi, że tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, mhm. którzy narodzili się nie z mężczyzny, tak. nie z ciałej krwi, ale z Boga. Tak? Czyli te trzy rzeczy idą ze sobą w pakiecie. Przyjęcie z wiarą Jezusa i to doświadczenie stania się jego dzieckiem. Ale no właśnie, potem trzeci rozdział będzie mówił o tym doświadczeniu Nowonarodzenia, czyli, czyli mamy jakiegoś członka rodziny, ale który jest jeszcze taki maleńki, tak? Ale to, że jest maleńki, to wcale nie sprawia, że nie jest członkiem tej rodziny. Ten maleńki za jakiś czas będzie dziedzicem dóbr. No oczywiście zakładając, że rodzice mają pewne dobra w tym, w tym doczesnym <laughs> doświadczeniu, ale w tym doświadczeniu z Bogiem, to, to, jest, to, jest, to jest jego syn i dziedzic, tak? Chociaż trzeba go karmić, trzeba dostarczać mu pewnych bodźców i dbać o jego rozwój. Adamie, wrzuciłeś nam teksty mówiące o jakby takiej, nie wiem, wzrastającej wierze, mm. czy powtarzającym się tym motywie, że oni uwierzyli. Tak się jakimś tak, w jakimś wiarę. Tak, tak. o tym, że I, i, I zrobiłeś to tutaj właśnie, kiedy otwiera się Księga Znaków. Pokazałeś tekst, który wyskakuje aż po, w moment, kiedy Jezus martwych ja zauważyłem, że przy okazji historii Łazarza Jezus mówi szokującą rzecz. Mówi wyraźnie, Łazarz umarł, i raduje się, że tam nie byłem ze względu na was, bo uwierzycie. Księga znaków się otwiera, oni wierzą, tak? A księga znaków się zamyka. Jezus cieszy się, że jeszcze będzie jeden znak, bo uwierzą, no właśnie nie uwierzą po raz pierwszy, ale wydaje się, że ta wiara jest dokarmiana w jakiś sposób. No tak ona, ona, ona ma potencjał, żeby, żeby wzrastać, ale bezwzględnie, czy jest mniejsza, czy jest większa, ona jest tak samo wartościowa. I, i tak króciutko, tylko powiem o Abrahamie, bo ja z listem Jakuba trochę między innymi dzięki współpracy z Tobą, Adami, miałem coś do czynienia, i mnie szokowało. Jak bardzo 15 rozdział i 22 rozdział zostały połączone, kiedy jest mowa o złożeniu Izaaka w ofierze, a potem jest powiedziane, że tak wypełniło się pismo, że uwierzył Bogu. I jakaś refleksja nad tym dała mi taką myśl: Bóg nie ocenia nas z perspektywy dnia dzisiejszego. Bóg ocenia nas z perspektywy całego życia. Gdybyśmy, bo my często popełniamy taki błąd, że jak, jeśli już weszliśmy w relację z Bogiem, to jak nam dzisiaj nie poszło, jak dzisiaj tak wszystko się posypało, coś narozrabialiśmy, że tak powiem, to od razu załamka i od razu myślimy, że Bóg już nas skreślił. Ale to w ogóle, to, to, to nie ta perspektywa. To, to, to nie jest sposób, w jaki Bóg na nas patrzy. I im szybciej my przestaniemy patrzeć, i, i, I mierzyć siebie miarą dnia dzisiejszego, tym więcej stabilności w, naszym, w naszej relacji z Bogiem będzie. No właśnie tak spoglądając na te wszystkie fenomeny, czy też akty, czy świadectwa wiary, które, o których Ewangelia Jana wspomina, widzimy, widzimy tę dynamikę wiary. Widzimy na przykład ten moment w rozdziale pierwszym, kiedy Piotr zostaje powołany i mówi, ty jesteś Szymon, ale ty będziesz się nazywał Kefas, tak Piotr? Więc teraz jesteś tutaj, ale będziesz w zupełnie innym miejscu. To jest początek jego drogi, ale w pewnym momencie zostanie właśnie w 21 rozdziale na, samej, na samym końcu tej Ewangelii że tak powiem, oddanemu zostanie to pasienie owiec ze względu na jego wiarę. Widzimy, jak ta wiara wzrasta, jak jest nieustannie powtarzana tutaj w kolejnych tekstach. Wspomniałeś 11 rozdział. Potem będziemy mieli na przykład taki rozdział 20, gdzie zobaczymy Tomasza, tak, mhm, który który przecież je, jest z Jezusem, idzie z Nim niemalże od początku. W pewnym po momencie powie, że dopóki nie włożę swojego palca to w jego rany, to, to nie uwierzę, tak? ale się okazuje, że jednak uwierzył i mówi <grym> Pan mój i Bóg mój. Więc nie, niezależnie od tego, na jakim etapie mhm. jesteśmy, ta wiara ciągle może nieustannie wzrastać, ale niezależnie od tego, czy ona jest taka, czy jest taka, ciągle jesteśmy... Rozumiani, postrzegani jako dzieci Boże, jako ci, którzy są, według tego, co też mówi Pismo Święte, jakby zapisani w tej Księdze Życia, tak? Czyli po prostu mamy ten dar od Niego, który jest obiecany. I to jest na pewno coś, o czym warto pamiętać w naszym, w naszym codziennym doświadczeniu, że jesteśmy dziećmi Bożymi ze względu na Jezusa Chrystusa i na to, co On zrobił, mm -hmm. a nie na to, jaka wysoka jest nasza wiara, czy jest taka, czy jest, czy jest taka. Czy bo, nawet jeśli mm -hmm. pod wpływem doświadczeń została chwilowo zmiażdżona, pobita, pokonana, mm -hmm. bo przecież Piotr zapiera się nie Miał niebusa. taki moment, prawda? I zresztą nie on sam, bo przecież nie jest sam tak. w tym całym doświadczeniu. Ale zobaczcie na przykład od samego początku, tak? Czyli od tych aktów decyzji pójścia za nim. Mamy taki ten rozdział trzeci, chociażby mm -hmm. to spotkanie z Nikodemem, właśnie gdzie jest rozwijany ten aspekt tego nowonarodzenia, mm -hmm. nie? Ja bym powiedział, że być może Nikodem jest takim etapie prenatalnym tego mhm. swojego doświadczenia wiary, bo jest jeszcze na etapie wiedzy i jeszcze nie, nie wiem, czy przeszedł tę drogę z, z rozumu do serca, żeby że był w stanie po prostu coś bardzo konkretnie wyrazić czy zamanifestować. Przychodzi do Jezusa i mówi: Wiemy, że. Mhm. Nie? I widać, że tam się toczy ta dyskusja, w której Jezus próbuje go wprowadzić w ten głębszy etap, przejść od tego od narodzenia z ciała do narodzenia z ducha. Mhm. Więc w jakimś sensie można powiedzieć, to. Ten owoc tej wiary nie wyszedł jeszcze tak w pełni na świat udzienny, można powiedzieć, że się nie urodził albo nie, mhm. nie jest w takim punkcie, w jakim na przykład jest już poprzez przez to, co zrobili uczniowie mhm. idąc mhm. za Jezusem. Mhm. Ale w jakimś sensie tam się już dzieje, tak? Za, za sprawą działania, łaski, to życie wewnętrzne, to, to nowonarodzenie tam się po prostu dokonuje i to, i to jest jakaś przemiana. Potem widzimy kolejne postacie, widzimy taką samarytankę w rozdziale czwartym, która stoi tuż obok, można powiedzieć, jest w biegunowo-różnym y, punkcie tak. swojego doświadczenia, sposobu bycia, nawet w cudzysłowie w innym wyznaniu, tak? Ale jednak, ale jednak te, to doświadczenie idzie naprzód i i jaki, na jaką historię, na jakie spotkanie, na jakie doświadczenie, na jaki znak, na jaką postać tej Ewangelii byśmy się nie natknęli, która y, doświadcza y, Jezusa Chrystusa i pod, pod wpływem działania Jego łaski okazuje wiarę i idzie za tym mhm. Jezusem, to to te Bym powiedział, stadia mogą być bardzo różne, bo z jednej strony może to być wiara, jakiej nie widział Jezus nigdzie, i powie, o to jest naprawdę tak. wielka wiara. A czasami to może być. Taka wiara, ale tu nie ma żadnego znaczenia. Ona po prostu ma swoje benefity w postaci życia, które idzie jako obietnica właśnie za, za słowem Jezusa. Jedną z takich też niezwykłych historii, wydaje mi się dość ważnych i na pewno mogącym nam coś pokazać, jest, jest historia opisana w 12 rozdziale, która jest taką niezwykłą. Bym powiedział, że to jest takie intro właśnie do całej Księgi Chwały Ewangelii mm. Jana. Niektórzy e, bibliści zaliczają ten 12 rozdział do Księgi Znaków, Niektórzy przesuwają go już właśnie w kierunku tej drugiej części tej Księgi Godziny, albo właśnie księgi, księgi chwały, jest to historia o namaszczeniu Jezusa. I gdybyśmy mogli sobie spojrzeć na ten 12 rozdział, na te kilka wersetów, może nawet przeczytać niektóre z tych wersetów, i też o tym konkretnym doświadczeniu coś powiedzieć w kontekście takiego, takiego dobrego dobrej inspiracji, dobrego sygnału, który może popłynąć z tego tekstu. No może ja przeczytam. Mhm. Sześć dni przed Paschą Jezus przyszedł do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego wskrzesił z martwych. Przygotowali mu tam wieczerze. Marta usługiwała, Łazarz zaś był jednym z tych, którzy zajmowali z nim miejsce przy stole. Maria natomiast wzięła funt prawdziwego olejku narodowego, bardzo drogiego, namaściła stopy Jezusa i wytarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonią olejku. Wówczas Judasz Iskariota, jeden z jego uczniów, ten, który miał go wydać, powiedział: Dlaczego nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim? Powiedział zaś to nie dlatego, że troszczył się o ubogich, ale dlatego, że był złodziejem i mając sakiewkę, wykradał z niej to, co składano. Jezus jednak odpowiedział: Zostaw ją, gdyż zachowała to na dzień mojego pogrzebu. Ubodzy bowiem zawsze są wśród was, mnie zaś nie zawsze mieć będziecie. Moglibyśmy wiele historii właśnie z Ewangelii Jana wyjąć jako jeden z przejawów właśnie tej wiary, akurat decydujemy się na to, ona coś ważnego pokazuje w kontekście, że tak powiem, też tego, co się nie za chwilę działo w życiu Jezusa. W jaki sposób można okazywać wiarę? Bo mhm. y Widzimy, że Ewangelia nam właśnie ukazuje, że ta wiara może się przejawiać na różnych warunkach i jest jakiegoś rodzaju wyrazem tego, co się dzieje w życiu wewnętrznym człowieka. Jakie przykłady możemy znaleźć na przykład tutaj w tym konkretnym tekście, w kontekście tego, czym ta wiara może być wyrażana? Bo ona jakoś owocuje, prawda? Tutaj ta postać Marii zestawiona jest też z postacią jednego z uczniów Jezusa. Ona jest gotowa coś, co było bardzo kosztowne, ofiarować w jakiś sposób Jezusowi. Tutaj ten sposób jest opisany. Natomiast ta druga postać korzystała z osoby Jezusa, jakby nie dając nic jemu, tak, na rzeczy jego, tylko raczej wręcz przeciwnie, tutaj napełniając swoją kiesę. Więc ja myślę, że to były bardzo praktyczne, takie wymierne działania, tak. Jedno pokazujące e, chyba nieprzyjęcie Jezusa, chyba jakąś niewiarę w, w jego osobę. E, natomiast ta druga postawa, czyli postawą Maryi, jest postawą no, takiego szczodrego, bardzo szczodrego gestu na rzecz, e, na rzecz Jezusa Chrystusa. Także to są praktyczne jakieś działania związane z, po prostu z dobremi materialnymi. Jeśli mówię, że wierzę w Jezusa a nie wiem nie inwestuje w te działania które są realizowane na rzecz poszerzania tutaj jego królestwa głoszenia ewangelii no to coś chyba jest coś chyba jest nie tak z moim wiarą tak? no Mary tutaj mm, właśnie wyraża tę wiarę w sposób bardzo praktyczny to znaczy no, jej czyn jest, jest takim okazaniem miłości i ja się właśnie tak zastanawiam co dokładnie on może powiedzieć o jej wierze no bo można na przykład łączyć to z wcześniejszą historią o wskrzeszeniu Łazarza, yy, i że Maria tutaj niejako i wyraża wdzięczność, i właśnie wyraża wiarę w to, że Jezus jest naprawdę tym mesjaszem, dlatego ona go namaszcza. Natomiast można też spojrzeć na słowo Jezusa, który, który mówi, że zachowała to na dzień jego pogrzebu, i być może no, rzeczywiście Maria była taką osobą, która w jakiś sposób no, wierzyła, że to, o czym Jezus mówił, że jego śmierć to naprawdę się wydarzy. Być może ona w jakiś sposób no, zobaczyła to, czego uczniowie w tym momencie nie byli w stanie zobaczyć, i wyraziła tutaj tę wiarę. No, ciężko jest powiedzieć dokładnie, bo, bo nie jest to tak wyraźnie zaznaczone. Natomiast no, to, co można, można właśnie powiedzieć, to, że, że na pewno to, co ona zrobiła, no, to, jest, to, jest, to jest właśnie coś, co pokazuje, że za wiarą idą czyny po prostu. Że. To nie jest tylko coś, co gdzieś tam jest w jakiś sposób, nie wiem, w głowie człowieka, w jakiejś tam sferze niewidzialnej, ale to można zobaczyć. I są różne etapy tego doświadczenia wiary. Myślę, że to nas powinno nie tylko z jednej strony może na, taki, napełniać jakimś takiego rodzaju pokojem, też w kontekście pewności tego, że jeśli wierzymy w Jezusa, to, to jesteśmy zbawieni, ale też na pewno, jak sądzę, Powinno uczulić nas i uwrażliwić na to, żebyśmy z taką większą, nie wiem czy otwartością może to nie jest dobre słowo ale z, z, z taką większą wyrozumiałością i otwartością chyba jednak też właśnie patrzyli na, na ludzi, którzy są wokół nas, bo. Każdy ma jakiś swój punkt tego, tego doświadczenia, i on w naszej ludzkiej perspektywie może być różnie oceniany, możemy to na to różnie spoglądać. Natomiast to nie, to nie my jesteśmy tymi, którzy, dla, dla, którzy powinni to weryfikować mhm. czy, czy oceniać, bo faktycznie to Bóg jest tym, który zna serce. I z jednej strony właśnie widzę takiego y, Piotra, Andrzeja, Szymona, którzy. Stawiają jakiś krok i w jakimś sensie deklarują to swoje doświadczenie, chociaż no, przychodzą moment, że potrafią się też z niego wycofać. Ale widzimy takiego Nikodema w tej Ewangelii, który na jakimś etapie swojego życia jest w miejscu, w którym jest, ale widzimy w dalszej części Ewangelii też, że potrafi zrobić ze swojej strony pewne kroki. Tak? To on przecież jest tym, który. Zadbał o to, żeby wziąć, wykupić, znaczy może Oczywiście. nie wykupić, tylko wziąć po prostu ciało Jezusa, zadbać o Jego pogrzeb, zgromadzić coś, co było potrzebne do tego, żeby ten pogrzeb został przeprowadzony. Widzimy taką kobietę, która potrafi wyrazić właśnie tę wiarę w ten sposób. Ale na przykład, kiedy sobie sięgniemy do 18 rozdziału tej Ewangelii, kiedy Jezus jest pojmany, kiedy został aresztowany w Getsemane, i jest prowadzone właśnie przed Annasza, to od 15 wersetu przeczytamy. Szli za, szli za Jezusem Szymon, Piotr oraz inny uczeń. Uczeń ten był znany arcykapłanowi, dlatego wszedł wraz z Jezusem na dziedziniec arcykapłana. Piotr natomiast stał przy bramie na zewnątrz. Wyszedł więc ten inny uczeń, znajomy arcykapłana, porozmawiał z odźwierną i wprowadził Piotra. Wtedy odźwierna zapytała Piotra, czy. Jesteś jednym z uczniów tego człowieka. Odpowiedział, nie jestem. Więc y, zobaczcie, że hmm. mamy tutaj też takich ludzi, którzy na tym etapie można powiedzieć, że, że funkcjonują jeszcze w jakimś takim y, trybie krypto. Są, są ukryci, nie są do końca czytelni, otwarci przed, przed ludźmi dookoła, ale tam wewnątrz się wiele rzeczy dzieje. Tak? I to jest tylko i wyłącznie Bóg, który, który wie na jakim etapie kto jest, bo Właśnie ten fenomen Nowonarodzenia, o którym mówimy mm -hmm. tak naprawdę od początku tej Ewangelii, od tego centralnego fragmentu prologu, on nam ukazuje właśnie też poprzez narrację, że to jest dzieło Ducha Świętego i dzieło Boga, to co się dokonuje w sercu, i to jest ten cud Nowonarodzenia, który tam następuje. I to życie na początku prenatalne, ono już ma miejsce, a w pewnym momencie dopiero dochodzą jakieś inne przejawy zewnętrzne przejawy właśnie tego, tego doświadczenia, tej dynamiki wiary. I to jest coś, myślę, czego powinniśmy się też przytrzymać w kontekście wzajemnych relacji, w kontekście bycia ze sobą w społeczności, w kościele, myślenia o swoim własnym doświadczeniu. Niech to uczy pokoru, niech to uczy otwartości. Niech to nas po prostu prowadzi ku czemuś takiemu dobremu, pozytywnemu też we wzajemnych relacjach. Mm -hmm. Dawajmy sobie tę pewność, że jesteśmy dziećmi bożymi, nawet jeśli mamy takie trudne momenty Albo inni mają takie trudne momenty, jak Piotr. Bardzo podobają mi się te słowa, gdzie Jezus wierzących nazywa owcami i mówi, nikt nie wydrze ich z ręki mojej. I za chwilę mówi o ojcu, i mówi i nikt nie może ich wydrzeć z ręki ojca. Mhm. Wow. Wow. Jaką mieć, Jaki spokój powinniśmy mieć w sercu, tak? Nowonarodzenie wiara jest darem Boga. Świadectwo jest czymś, co może ku tej wierze mhm. prowadzić, i ta wiara jest czymś, co jest w pewnym procesie, jest w pewnej dynamice i niech się toczy, niech, mhm. niech się rozwija. Tego, tego panowie wam życzę, żebyście właśnie szli do przodu i ciągle by w jakimś dalszym punkcie. Tego sobie życzę, tego wszystkim życzę, którzy nas mhm. słuchają i którzy czytają razem z nami tę konkretną Ewangelię. Radek. Pomóc się o nas, pomóc się o tych, którzy nas słuchają. Drogi panie, dziękujemy ci za tę historię, za te przykłady ludzi, którzy mieli wiarę w ciebie i których wiara wzrastała, rozwijała się. Chcielibyśmy też doświadczać tego w naszym życiu, takiego właśnie wzrostu, takiego rozwoju tej wiary. Prosimy cię o to. Dla nas, dla Piotra, Adama, dla mnie, a także dla każdego Panie, kto słuchał właśnie tej naszej rozmowy. O to właśnie Cię prosimy. Amen. Amen. Mm.